Daniel, przed nami mecz z Piastem Gliwice. Powiedz proszę, jak przebiegają przygotowania do tego spotkania i jakie nastroje panują obecnie w naszej drużynie? Po ostatnim meczu nastroje nie są za kolorowe, bo przegraliśmy mecz w niefajnym stylu. Ale teraz jest przed nami następne spotkanie z Piastem Derbowe i wychodzimy tam na to spotkanie, żeby wygrać i z takim nastawieniem podchodzimy do tego spotkania. Czego spodziewacie się po naszym poniedziałkowym rywalu? No, Piast w tym roku gra bardzo dobrze, to nie da się ukryć. Ostatnio potknęli się w Pucharze Polski, ale to nie zmienia faktu, że jest to bardzo dobry zespół i my tak naprawdę patrzymy na siebie, chcemy wyjść, chcemy zagrać to, co my mamy tutaj ustalone, jakie założenia na to spotkanie i tak jak już wcześniej wspomniałem, wyjdziemy po to, żeby to spotkanie wygrać. W rundzie jesiennej na naszym boisku wygrał Piast. Teraz czas na rewanż. Podchodzicie tak do tego? Oczywiście. No, wiadomo, zawsze powtarzamy, że wychodzimy po to, żeby mecz wygrać, ale taka jest prawda. Do żadnego spotkania nie podchodzimy po to, żeby odbębnić, czy żeby zagrać na remis, czy żeby koło tego spotkania przejść. Zawsze wychodzimy z nastawieniem zwycięstwa i tak samo będzie w poniedziałek. Z pewnością spotkania derbowe bez kibiców nie mają takiej samej otoczki i gorącej atmosfery. Czy w związku z tym są jak każdy inny mecz, czy mimo wszystko czujecie rangę tego spotkania? Znaczy, do grania bez publiczności już się przyzwyczailiśmy, bo tak naprawdę gramy od kilku miesięcy bez publiczności i stało się dla nas to już takie normalne. I jednak do tego spotkania, tym bardziej, że ma to ten smaczek derbowy, podchodzimy z nastawieniem takim, że jeszcze bardziej chcemy to spotkanie wygrać niż każde inne i mam nadzieję, że tak zagramy po prostu i to pokażemy na boisku.